Jeżeli chcesz być lepszym przedsiębiorcą, inwestorem albo chcesz po prostu rzucić etat i zająć się czymś swoim, to w dzisiejszym materiale przedstawię Ci 10 cennych lekcji, których nauczyłem się w 2022 roku. Założę się, że te lekcje również będą bardzo i to bardzo cenne dla Ciebie. Pierwsza cenna lekcja jest taka, aby skupić się na tym, co daje Ci najwięcej pieniędzy i to rozwijać. W 2021 roku kupiłem bardzo drogie oprogramowanie, które śledzi nam różne źródła pozyskiwania klientów. Pokazuje nam, które źródło jest najlepsze, pokazuje nam wartość klienta w czasie i wiele różnych wskaźników. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zarobiłem około 1,5 miliona złotych. Przeanalizowałem sobie różne źródła pozyskiwania klientów i okazuje się, że najwięcej pieniędzy zarabiam z płatnej reklamy. YouTube dla mnie zarobił około 30 tysięcy złotych, Facebook, Instagram zarobił około 6 tysięcy złotych, a większość moich klientów pochodzi z płatnej reklamy. Dlatego publikuję coraz mniej materiałów, skupiam się na pozyskiwaniu klientów z płatnej reklamy i staram się pozyskiwać tych klientów jeszcze więcej, bo tam są pieniądze. Oczywiście, mógłbym robić więcej materiałów na YouTube'a, robić jakieś live'y, jeszcze mocniej i agresywniej się promować, ale po co, skoro większość moich klientów pochodzi z płatnego ruchu? Wiem, że ktoś powie, Adrian, chciałbym, żebyś nagrywał więcej materiałów, tak nagrywałeś w 2020 roku. Tak, staram się nagrywać w miarę możliwości, ale powiedzmy sobie szczerze, największe pieniądze mam, kiedy uruchamiam płatne reklamy, więc staram się koncentrować na tym, co daje mi po prostu najlepszy zwrot z inwestycji. Lekcja numer 2. Musisz być gotowy na tak zwane czarne będzie, ponieważ występują one częściej niż nam się wydaje. Kto na początku roku przewidział pełnoskalowalną wojnę na Ukrainie? Mało kto. Kto przewidział w 2020 roku światową pandemię? Mało kto. Ale w 2019 roku nagrałem materiał pod tytułem Co kupują bogaci, co kupują biedni, jaka jest między nimi różnica? I w tym materiale powiedziałem, że oszczędzam pieniądze, ponieważ mogą nastąpić jakieś niezapowiedziane sytuacje na świecie, które będę mógł wykorzystać. A będę je mógł wykorzystać w momencie, kiedy będę miał kapitał. Rok później, po publikacji tego materiału wziąłem swoje pieniądze i zainwestowałem je na giełdzie. Kiedy giełda leciała w dół, to miałem kapitał, nie spodziewałem się tak szybkiego odbicia, ale dzięki temu, że miałem wolne środki, mogłem je zainwestować i bardzo dobrze na tym zarobić. Większość ludzi zastanawiała się, co dalej. Czy będą mieli pracę? Czy będą w stanie utrzymać swoje firmy? Jeżeli nie masz pieniędzy, jeżeli nie oszczędzasz, to takie sytuacje kryzysowe będą bardzo mocno wpływały na Twoją sytuację materialną, na sytuację Twojej rodziny. Musisz przygotowywać się na najgorsze. Oczywiście, jeżeli sytuacja się ustabilizuje, jeżeli wszystko będzie w porządku, to fajnie. Ale bądź gotów na to, że takie sytuacje mogą nastąpić. Trzecia lekcja. Traktuj zagrożenie jako szansę, jako okazję na zarobienie większej ilości gotówki. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, moi klienci byli spanikowani. Ich klienci przestali kupować. Z dnia na dzień zatrzymała się sprzedaż. Ja w tym czasie postanowiłem udowodnić im, że ta sytuacja nie będzie miała żadnego wpływu na mój biznes. Starałem się kupować więcej reklam, starałem się być bardziej kreatywny w tych swoich reklamach, starałem się udoskonalać swoje leki sprzedażowe, składać jeszcze lepsze oferty. I luty był dla mnie rekordowy, tak samo jak marzec. Więc pokazałem moim klientom, że pomimo trudnej sytuacji można. Zawsze, kiedy pojawia się trudna sytuacja, zawsze razem z tą sytuacją idą pewnego rodzaju zagrożenia, ale również pewnego rodzaju okazje. Gdyby teraz w Polsce zaczęła się recesja, co jest prawdopodobne, wszyscy moi konkurenci wyłączą reklamy. Wszyscy się będą bali. Pierwszą rzeczą, którą robią ludzie, jest obcięcie nakładów na marketing. Tymczasem ja będę się jeszcze bardziej agresywnie reklamować, ponieważ kiedy wszyscy wyłączą reklamy, spadną stawki za kliknięcie, spadną stawki za konwersję. Znowu będę miał tańszą reklamę, co spowoduje, że nadrobię te straty. Tam, gdzie inni widzą zagrożenie, staraj się szukać jakiejś okazji. Czwarta lekcja jest taka, że media kłamią oraz manipulują. I to jest oczywista oczywistość, TVP jest absolutnym mistrzem. Ale jeśli popatrzymy sobie, jak konflikt na Ukrainie jest przedstawiany w polskich mediach, to dopiero możesz zauważyć, jaki poziom manipulacji jest w prasie. Ukraina jest przedstawiana jako silna, jako ta, która wygrywa, Rosja jako ta, która jest słaba i która ma słabych żołnierzy, przestarzałą armię, ale prawda jest zupełnie inna. Ukraina jest zrujnowana, gospodarka Ukrainy leży, a konflikt wcale nie jest przesądzony. W każdym momencie Rosja jeszcze ten konflikt jest w stanie wygrać. I oczywiście tutaj kibicuję Ukraińcom, chcę, żeby to właśnie Ukraina wygrała, bo to dla naszego bezpieczeństwa jest kluczowe, ale to pokazało mi, jak media kształtują nasze myślenie. Dlatego od jakiegoś czasu przestaję czytać jakiekolwiek artykuły na temat tego, co dzieje się na wojnie.
nieprawdopodobnie. Ponieważ to, co czytamy, to jest tylko i wyłącznie propaganda. Tym bardziej, że na początku tego, jak wybuchł konflikt, czytałem zarówno media polskie, jak i rosyjskie i rozbieżność tych narracji była naprawdę bardzo ciekawa. Piąta myśl jest taka, że jeżeli chcesz być inwestorem, to warto mieć dobrze prosperujący biznes albo dobrze płatną pracę, która zapewnia ci cały czas dopływ kapitału. Bardzo często jest tak, że ludzie mają jakieś oszczędności, które gromadzili przez lata. Powiedzmy, masz 100 tysięcy, które gromadzili przez ostatnie 7, 8, 9, 10 lat, nie wiem. Inwestujesz je na giełdzie i giełda leci w dół o 20%. Ty w tym momencie jesteś spanikowany, ponieważ straciłeś 20 tysięcy, straciłeś 20% swojego kapitału. Jeżeli masz dobrze prosperujący biznes, to teraz możesz sobie dokupować po niższej cenie. Giełda jest takim jedynym miejscem na świecie, takim jedynym sklepem, gdzie jak następuje obniżka, to wszyscy klienci spieprzają. Jeżeli masz dobrze prosperujący biznes, jeżeli rozumiesz i wiesz, co kupujesz, to takie sytuacje jak teraz, kiedy mamy 20% w dół, to są to dobre okazje inwestycyjne na długi termin. Ale żeby sobie na to pozwolić, to nie możesz być spanikowany tym, że masz na przykład zjazd minus 20%. Jak ja mówiłem ludziom, że można na giełdzie zarobić średnio rocznie 9-10%, to nie oznacza tak, że co roku będziesz zarabiał 10-15%, tylko będziesz miał lepsze lata, na przykład w których zarobisz 15%, a potem będą lata, w których stracisz. Więc w długim terminie możesz na giełdzie zarabiać fajne pieniądze, ale w długim terminie. Żeby pozwolić sobie na takie spokojne inwestowanie, warto mieć cały czas dopływ kapitału. Szósta lekcja jest taka, że nie musisz spełniać czyichś oczekiwań, nie musisz spełniać oczekiwań społeczeństwa. Gdybym był młodszy, myślałem sobie, że jak będę bogaty, to sobie kupię samochód, dom, będę miał Lamborghini, może Rolexa na ręce, ale w pewnym momencie zarobiłem sobie na tyle dużo pieniędzy, że mnie po prostu na to stać. I zdałem sobie z tego sprawę, że wcale tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję markowych ubrań, nie potrzebuję drogich zegarków, drogich samochodów. Są inne rzeczy, które sprawiają mi większą frajdę. Na przykład teraz planuję zakup konia dla mnie, dla mojej żony i dla mojego dziecka. Sprawa jest taka, że konie, jazda konna dużo bardziej mnie cieszy niż nowe Lamborghini i jazda sportowym samochodem. Po prostu to jest coś, co mnie bawi, co bawi moją rodzinę, co bawi moją żonę, co bawi moją córkę i to daje nam znacznie większą frajdę niż kupienie nowego samochodu. Więc nie musisz spełniać czyichś oczekiwań, zastanów się, co jest dobre dla ciebie, co ty tak faktycznie chcesz, jaki jest twój cel, a nie cel całego społeczeństwa. Lekcja siódma, zacznij się uczyć języka angielskiego, jeżeli masz taką możliwość, więcej podróży. Mówi się, że podróże kształcą, że rozwijają horyzonty, ale dopiero to zrozumiałem, kiedy sam zacząłem się uczyć języka angielskiego. Zacząłem się uczyć języka gdzieś w okolicach marca, kwietnia zeszłego roku, znalazłem prywatnego nauczyciela i każdego dnia tylko i wyłącznie rozmawialiśmy w języku angielskim przez około godzinę. Na początku to było bardzo takie fajne dla mnie, bardzo niekomfortowe, ale gdzieś tam w połowie roku zacząłem się już tam w miarę porozumiewać. I dopiero jak poleciałem do Egiptu i zacząłem rozmawiać w języku angielskim z Arabami, dopiero zrozumiałem, jak bardzo podróże kształcą. Jeżeli potrafisz porozmawiać z ludźmi, którzy mieszkają w danym miejscu, znają daną kulturę, w języku, który obydwoje rozumiecie, dopiero wtedy zrozumiesz, jak podróże kształcą i jak zmienia się perspektywa. Lekcja ósma, bycie innym, bycie odszczepieńcem wcale nie jest złe. Gdy byłem młodszy, starałem się dopasować, starałem się być podobny do moich kolegów, starałem się myśleć w bardzo podobny sposób, ale taki nie byłem. Czułem, że jestem inny, myślę inaczej, co innego mnie jara i po latach zrozumiałem, że wcale to nie jest złe. Ostatnio moja córka przyszła ze szkoły z zadaniem domowym i miała napisać rozprawkę pod tytułem, czy Scrooge był dobry, czy był zły. I założę się, że 99% jej klasy napisało, że Scrooge był zły, ponieważ bardzo łatwo to uargumentować. A ja powiedziałem mojej córce, może warto by było napisać rozprawkę pod tytułem dlaczego Scrooge był dobry i znaleźć argumenty, które to potwierdzają. Bo zazwyczaj jest tak, że staramy się patrzeć bardzo szablonowo, staramy się patrzeć tak samo jak wszyscy, staramy się dopasować. Kiedy jesteś inny, kiedy myślisz niestandardowo, to otwierają się przed tobą nowe możliwości i nowe horyzonty. Dlatego staraj się być inny, jeżeli jesteś inny, to się tego po prostu nie bój. Punkt dziewiąty. Jeżeli chcesz być liderem, musisz być inny, musisz być osobą, która wyznacza trendy, a nie taką osobą, która te trendy kopiuje. Widzisz, jak ja zacząłem uczyć ludzi, jak tworzyć kursy, jak na tych kursach zarabiać, pojawiło się wśród moich klientów kilku naśladowców. Używają tych samych argumentów, co ja, używają podobnych schematów, podobnych stron, podobnych maili jak ja i oczywiście oni zarabiają całkiem dobre pieniądze, ale nigdy nie będą lepsi ode mnie, jeżeli nie znajdą sposobu, aby zmienić branżę. Bo ten, kto zgarnia tak naprawdę większość pieniędzy w danej branży, to jest człowiek, który jest liderem. A lider nie kopiuje, lider stara się być innowacyjny. Więc jeżeli chcesz być liderem na danym rynku, musisz w jakiś sposób zmienić branżę. Musisz zmienić sposób promocji, sposób przedstawienia twojej oferty. Musisz po prostu robić coś inaczej niż reszta. Kopiowanie doprowadzi cię do punktu, w którym
zaczniesz zarabiać. Kopiowanie doprowadzi cię do punktu, w którym zaczniesz generować jakiś zysk, pozyskiwać pierwszych klientów i tak dalej. Jeżeli chcesz być liderem, nie możesz tylko i wyłącznie kopiować. Musisz stworzyć ofertę, która będzie unikalna, która będzie lepsza od tego, co oferuje cały rynek. Musisz znaleźć sposób promocji, którego nikt na tym rynku nie używa. A to spowoduje, że staniesz się numerem jeden. Nie kopiowanie za innymi. Punkt 10. Wszystko sprawdzaj na sobie. Kiedy byłem młodszy, oglądałem różnego rodzaju ekspertów samorozwojowych i dosłownie kopiowałem wszystkie rozwiązania do swojego życia. Na przykład usłyszałem o porannej rutynie i naraz się okazało, że moja poranna rutyna trwała 1,5 godziny. Medytowałem, trenowałem, czytałem książki i tak dalej, i tak dalej. Ale pewnego dnia postanowiłem przetestować na sobie, co się stanie, jeżeli całkowicie to wyeliminuję i od razu usiądę do pracy. I okazało się, że to rozwiązanie było znacznie lepsze niż to, co wszyscy inni mówili mi dookoła. Dlatego jeżeli otrzymujesz jakąś technikę, jakąś metodę, wypróbuj to na sobie. Sprawdź, jak to działa u ciebie. A następnie sprawdź, jak coś innego działa u ciebie. Bo nie wszystko to, co działa dla kogoś, będzie działało dla ciebie. Ponieważ jesteśmy inni, mamy inną sytuację i tak dalej, i tak dalej. Więc staraj się stosować różne metody, brać je do swojego życia, ale testować je na sobie i sprawdzać, czy to faktycznie w twoim wypadku jest najlepsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście daj mi łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Trzymaj się i zobacz mój kolejny materiał.